7 sierpnia wspominamy świętego Alberta z Trapani, prezbitera. Albert, nazywany także Sycylijczykiem, urodził się w Trapani w 1250 lub 1257 roku. Wcześniej wstąpił do karmelitów, u których niebawem zajaśniał wieloma cnotami. Wbrew swojej woli został wyświęcony na kapłana i przebywał potem w Messynie, pracował jako kaznodzieja. Jego praca zaowocowała licznymi nawróceniami, także konwersjami Żydów sycylijskich. Gdy w roku 1301 Robert, hrabia Kalabrii, ścisnął Messynę żelaznym pierścieniem swych wojsk, Albert miał cudownie ocalić miasto przed głodem. Zmarł 7 sierpnia 1306 roku i bez zwłoki został otoczony czcią wiernych. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Alberta do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.